Dzień dobry, kochani. Dzisiaj połączyłyśmy się z pierwszymi naszymi gościnami. Spod literki L jest to kolektyw DJ-ski najlepszy na świecie, czyli Lan i Alicja, czyli kolektyw Poważne Dziewczyny. Witam was serdecznie. Dziewczyny, dziękujemy za przyjęcie. Cześć wam, cześć wam. Cześć. Siema. Słuchajcie, zaprosiłyśmy was do naszego programu, bo uważamy, że też mamy jakby za małą nadreprezentację literki nie L. Nie do reprezentacji literki L, ale z drugiej strony chciałbym z wami pogadać, bo jesteście kolektywem DJ-skim, który jakby też dostał po dupie przez to, że jest COVID-19 i chciałybyśmy się was spytać, jak wygląda wasze życie jako kolektyw właśnie na tej kwarantannie bez klubów? Zacząć? Spoko, mogę zacząć. Znaczy, jak wygląda? No nie wygląda. Jakby, jako kolektyw w tym momencie w zasadzie nie istniejemy. Trochę pograłyśmy nad Wisłą w latem, kiedy po prostu można było wychodzić na świeże powietrze i te imprezy gdzieś tam się odbywały, ale to nie były jakieś szalone imprezy, jakie zazwyczaj gdzieś tam staramy się robić. Tylko tak grzecznie przy stolikach. Więc no, ucierpiały na pewno na tym trochę nasze portfele, no co to dużo mówić. I też nam brakuje tego strasznie. Ja czasami staram się robić jakieś streamy online na Twitchu, ale no to nie jest to samo, bo się nie czuję tego vibe'u z osób, jasne, które tańczą. Właśnie, a powiedz Lan. Mi, Alicja i Lan, bo czy właśnie jak się odnalazłyście w ogóle w tym lockdownie? Właśnie tak jak ty powiedziałeś, że niektóre kolektywy, niektórzy DJ-e robią właśnie streamy i puszczają, a niektórzy DJ-e, DJ-ki grają na nielegalnych imprezach. Powiedzcie coś o tym, jakie wasze jest zdanie na ten temat. Tak, 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 śmiało, śmiało. No, generalnie mamy dość podobne zdanie z Alicją, bo o tym też czasem rozmawiamy właśnie, bo nasi znajomi, między innymi Kajtek, Aftomat z Oramixa, jest jedną z tych osób, które jednak wytykają te nielegalne imprezy i podziemie imprezowe i generalnie bardzo szanuję na przykład ich działania, bo jakby to jest mega nieodpowiedzialne. W sensie to, co robią takie masowe imprezy, to nie jest to jest po prostu no, death party, po prostu impreza śmierci, dosłownie. Jakby ludzie, to są ludzie, którzy mają w dupie koronawirusa i zagrożenie innych ludzi, więc no nie aprobujemy tego, absolutnie. Ale ci... Aha, tak. Alicja, mów, przepraszam, chciałam zadać pytanie, mów Alicja. Znaczy tak, właśnie... Ja się totalnie zgadzam z Lan. W ogóle wszystkie te imprezy są okropne pod tym względem, że wiadomo, że te osoby gdzieś tam przetrwają na rynku sceny muzycznej Warszawy, czy też nie Warszawy, ogólnie Polski, a te osoby, które jednak się stosują do tych wszystkich restrykcji, starają się przeżyć ten lockdown właśnie grając na Twitchu, tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, wiadomo, że nie będą gdzieś tam tak rozpoznawalne i gdzieś tam ich zasięgi opadną, tak, po tym COVID-zie. Więc to jest strasznie niesprawiedliwe i strasznie to jest słabe, że nie ma w branży muzycznej, znaczy w DJ-skiej jakiejś takiej jedności, że po prostu wszyscy się nie zamykamy i nie robimy tych imprez, żeby ten lockdown się szybciej skończył, tak, bo wiadomo, ale powiedz mi tylko, powiedzcie mi dziewczyny, ale tutaj nie ma, jak wy, jako wy DJ-ki, czy jesteście w stanie zrozumieć na przykład tych DJ-ów i te DJ-ki, które grają, bo ja wiem, że jesteśmy przeciwni, ja też jestem przeciwny, tylko mi chodzi w takim sensie, nie mamy pracy, kluby nie istnieją, jednak łapiemy się brzytwy, bo jesteśmy na, nie wiem, na ostrzu noża, stawiamy po prostu swoje finanse i niektórzy po prostu przez to, że nie mają pracy, nie mogą odnaleźć w tym lockdownie, kuszą się też na dobre stawki, które proponują kluby. Czy po prostu jesteśmy w stanie po prostu to jakby wybaczyć moralnie, czy po prostu takie osoby dla was są totalnie po prostu skreślone? Ja to akurat rozumiem, szczerze mówiąc. W sensie doskonale rozumiem, że po prostu dla niektórych to jest 100%, jakby to jest po prostu, na tym żyją, tak? A ja to rozumiem, te pobudki, że po prostu... Tylko chodzi o to, że narracja, jaka się wytworzyła w sieci w tej chwili, to jest taka, że raczej
To jest po prostu takie kapitalistyczne podejście, w sensie stawki są naprawdę wysokie. Idzie się na te masowe imprezy, jakby gdyby im zależało też na bezpieczeństwie osób, to też byłyby jakieś obostrzenia. Mówię o takich naprawdę podziemiach z wieloma osobami, imprezowiczami. To jest po prostu wykorzystanie też sytuacji, słabszej sytuacji u innych, bo też ja też nie mówię o innych sytuacjach, gdzie ludzie po prostu chcą przeżyć, przetrwać, tak? To ja was dopytam, bo w takiej sytuacji, czy wy żyłyście wcześniej tylko i wyłącznie z grania, czy też robicie inne rzeczy i dzięki temu jakby macie tę poduszkę, że jednak możecie jakoś przetrwać mimo tego, że nie ma imprez? Znaczy, my zajmujemy się ogólnie też innymi rzeczami, jakby to granie to był taki dodatkowy, który był dość istotny jakby w budżecie, no ale też jakby bez niego jakoś tak dajemy radę. Ale wracając jeszcze do tych osób właśnie, które utrzymują się głównie z grania, no to ja znam parę takich osób i te osoby teraz nie grają, nie robią tych imprez. Może to gdzieś tam wynika z ich komfortu finansowego, że po prostu mają gdzieś jakąś poduszkę na to, żeby przetrwać, ale jednocześnie starają się robić, nie wiem, zrzutki, grają właśnie na tym Twitchu, gdzie ludzie mogą przelewać im pieniądze, więc pomimo tego, że są w złej sytuacji, gdzieś tam starają się to robić jednak po ludzku, tak żeby nie narażać innych. A to jest to, o czym Lan mówiła, czyli to strasznie kapitalistyczne podejście do tych podziemnych imprez. Tam wejście kosztuje 200 zł chyba i absolutnie nie ma żadnych standardów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pandemię zachowanych. Tak? To po prostu jest impreza, gdzie wszyscy... No taka standardowa impreza, na jakie się chodziło przed pandemią. No, nikt na nic nie uważa. No rozumiem, to, ale powiedz mi, czy na przykład wy jako DJ-ki albo jako DJ-e, na przykład, żeby na przykład zgodzili się pójść na taką nielegalną imprezę, w takim sensie, że ona jest zabroniona, ale na przykład by były zachowane dla ciebie jako DJ-a standardy bezpieczeństwa, na przykład pleksa, zakaz podchodzenia i na przykład w lokalu na wielkość była ograniczona ilość osób, czy to jest też moralne uczestniczyć w niej, czy nadal jednak jest pandemia i nie wspieramy? Pytam się dlatego, ponieważ ja sama nie ukrywam, że miałem propozycję raz, dwa razy nawet grałam na takich imprezach i sumienie mnie gryzie i jakby wspieram automata i osoby, które robią, ale po prostu staram się szukać jakby w tym wszystkim nadal jakiegoś wytłumaczenia. Czy można jednak to wytłumaczyć, czy nadal zachowujemy się jako egoiści po prostu i czy lepiej po prostu przeczekać i tak jak tu mówiła Lan, albo ty mówiłaś, po prostu znaleźć alternatywę i na przykład zacząć działać online i po prostu starać się robić to, co robiliśmy do tej pory, tylko online i po prostu omijać całą tą procedurę po prostu współdziałania z ludźmi. No, my też raz miałyśmy taką imprezę, to było w zeszłe lato, tylko że sytuacja też była inna, bo to nie było, wtedy wirus trochę zelżał. I to nie była taka stricte promowana jako impreza, po prostu to był streaming z ogródka. I jakby to było okej, według mnie, w sensie to było bezpieczne. Ale gdybym na przykład teraz, nie wiem jak Ala, ale gdybym na przykład teraz dostała propozycję właśnie z takimi obostrzeniami, pleks i tak dalej, to chyba bym się nie zgodziła, bo mimo wszystko jest sytuacja naprawdę ciężka w tej chwili. Jakby widzę to nie tylko po wiadomościach, ale też po moich znajomych po prostu. I rodzinie, wszyscy chorują i generalnie jedni ciężej, jedni lżej. Po prostu wiem, że nawet jeżeli byłoby mniej osób w przestrzeni, to ludzie to jednak ludzie na imprezach. Dochodzimy do wspólnego wniosku, że po prostu nie możemy bagatelizować problemu COVID-19, ale już zbliżamy się do końca troszeczkę, bo jednak zostało nam mało czasu, a mamy tyle pytań do was, że pierwsze pytanie, które powinnam zadać na początku. Na początku powinnam zadać pytanie, skąd nazwa Poważne Dziewczyny i jak to się u was zaczęło? Tę historię najładniej opowiada Ala. Tak, ja
być może opowiadam jej najładniej, ale opowiadam też ją strasznie długo, więc postaram się teraz skrócić, dobra. My ogólnie z Lan poznałyśmy się na imprezie i to tylko dlatego, że ona miała koszulkę w Batmana, ja miałam bluzę w Batmanie. Zobaczyłyśmy się na parkiecie i Batman! I przetańczyłyśmy całą noc, nie zamieniając ze sobą słowa. Po pół roku okazało się, że Lan ma ze mną jakąś tam wspólną znajomą i ja do niej podeszłam, czułam się jaka straszna kripolka. Powiedziałam, hej, czy to ty jesteś tą Lan od Batmana? Ona, tak! I jakby od tego się wszystko zaczęło, poszło dalej. Zaczęłyśmy się kumplować i jakoś na imprezach zaczęłyśmy puszczać muzykę naszym znajomym. Słucham? Jeszcze pracowałyśmy razem przez tak, pół roku. Tak, jeszcze przez pół roku pracowałyśmy, byłam jej szefową. Przypadkiem. Zupełnie tak. Przypadkiem, czy znaczy, szefową, tak się śmiałyśmy, że szefową, bo po prostu obie uczyłyśmy w takiej szkole programowania dla dzieci. Ja uczyłam programowania i ogarniałam jakby te zajęcia, a Hania uczyła, Lan uczyła grafiki. I jakby tak się śmiałyśmy, że byłam jej szefową. No ale to tam już abstrahując od tego. Skąd się wzięło od poważnej dziewczyny? Od tego, że Aldona Relax zachorowała i miała grać na beneficie na Manifę. I zachorowała i szukaliśmy na szybko, bo Lan była wtedy zaangażowana w organizowanie Manify i na szybko było szukane zastępstwo dla Aldony Relax. No i jakoś tak wpadło, że zaproponowano to Lan, a Lan powiedziała, że zagra tylko ze mną. No i... No tak, bo... I tak się zaczęło. No tak, bo wasz kolektyw... Czyli wszystko trochę z przypadku się dzieje cały czas. Cały czas gdzieś tam jakieś zbiegi okoliczności, jakieś tam... Czyli to było pisane, to było no pisane. No tak, bo i później dziewczyny właśnie można było spotkać na różnych wydarzeniach równościowych, na benefitach, na wydarzeniach po głosie, zresztą robiły bardzo fajne imprezy, więc poważne dziewczyny stały się rozrywkowe dziewczyny. O. A powiedzcie mi, za czym tęsknicie najbardziej w pandemii? Poza imprezami, bo wiadomo, że imprezy, no. Zachodzenie bez masek. Jezu, ja teraz przyjechałam do rodziców, jestem na wsi pod na Śląsku, pod takim większym miastem i pojechaliśmy dzisiaj na spacer na obrzeża tego właśnie miasta, jeszcze pod tą wieś, w której jestem teraz i chodziliśmy bez maseczki, było słońce i było tak cudownie, po prostu idealnie, po lesie i spokój. Ja to totalnie rozumiem, ponieważ ja bardzo rzadko z kolei wychodzę z domu, więc jak muszę założyć tą maseczkę, to dostaję kurwisy i ledwo oddycham, okulary mi parują, wszystko mnie dusi, od razu jeszcze niedawno nosiłam pół przyłbicę, jak można było, ale no teraz już oficjalnie nie można. Nie można nosić pół przyłbicy i maseczkę. A no tak, to tak, to tak. A Lana, ty za czym tęsknisz najbardziej? Doskonale rozumiem zaparowane okulary. A właśnie, bo ty masz okulary. Właśnie. Za czym tęsknisz najbardziej? Boże, ja chyba tęsknię za ludźmi. Co prawda właśnie odzwyczaiłam się od ludzi, ale tęsknię za tym stanem, że tęskniłam za ludźmi. To było... Jakby nie wiem, czy mnie rozumiecie. To jest wyższy stopień niż beta, ale nie tęsknię za ludźmi, ale kiedyś naprawdę lubiłam wychodzić do nich. I to mi brakuje właśnie, żeby spotkać się z kimś, tak go przytulić, jakby szczerze. Jakbym poszła na jakąś imprezę teraz, to przysięgam, że ja bym pół imprezy chodziła i przytulała ludzi na siłę. Tak wiesz, tak podchodziła, a cię przytulić! Powiedzcie mi, czy was można gdzieś zobaczyć teraz w najbliższym czasie na jakimś streamingu, albo gdzieś gdzie można was posłuchać, albo coś zobaczyć, coś planujecie? Na razie, bo jesteśmy obie dość mocno zarobione. Ale będziemy myśleć. To Ala? Znaczy gdzieś tam nawet o tym rozmawiałyśmy, bo teraz na szczęście mieszkamy bliżej siebie. Bo wcześniej to też kwestia odległości była, więc może gdzieś tam w jakiś weekend kiedyś się uda, ale na pewno nie w najbliższe. Na pewno nie w najbliższe kilka. To ja jeszcze słuchajcie tylko, ponieważ dzisiaj mówimy naprawdę o widoczności osób trans przede wszystkim i my tu jesteśmy dosyć widoczne, bo ciężko nas przeoczyć. No, ale nie mieścimy się w ekranie. Nie mieścimy się w kadrze, to prawda, ale zastanawiam się trochę, jak to jest z widocznością lesbijek. Co prawda, to jest osobny dzień na to, ale skoro już dzisiaj mamy akurat taki program mocno lesbijski, to was zapytam, czy wy nie widzicie, czy wy nie uważacie, że właśnie za mało jest nadal tej litery L widocznej, że
ja zawsze się śmieję, że mimo wszystko gdzieś w przestrzeni takiej publicznej to w Polsce jest tylko jedna lesbijka, Iga Kostrzewa, która zresztą nie jest lesbijką już teraz, to jest jakby inna sytuacja, że ona już nie utożsamia się już z tą literą. Więc to już pomijając jakby w ogóle ten fakt. Jak sądzicie, czy rzeczywiście, znaczy dwa pytania, czy rzeczywiście tak jest, że jest za mało tych lesbijek widocznych? A drugie pytanie, jeżeli tak, to dlaczego? I cisza. Ej, ostatnio się wyautowały całkiem sławne, przepraszam, lesbijki, między innymi Sylwia Hutnik. To wspaniała wieść, jakby to się, tak, jeszcze przecież Agnieszka Graf chyba, z tego co pamiętam, z Okładki Repliki. No ale tak, chyba rzeczywiście, się ta literka L zawsze jakoś gdzieś była na uboczu, trochę jako fetysz heterotyzm mężczyzn, więc jakoś tam w pewnym sensie akceptowana przez taki mainstream z jednej strony, ale z drugiej strony bagatelizowane rzeczywiście. Ja to, mnie to w ogóle ostatnio interesuje też widoczność lesbijek wśród Azjatek. Tego akurat na przykład w ogóle nie ma. Sama właśnie poszukuję, szukam jakby. A to może zaapelujmy tutaj. Masz jakiś wystosuj oficjalny apel jakiś teraz. No, że słuchajcie. Ja się zgłaszę do ciebie Azjatki lesbijki. Słuchajcie, lesbijki azjatyckie, zgłaszajcie się do LAN. Możecie do mnie pisać. Po co ci Tinder? Mów teraz głośno oficjalnie, no. Ja po prostu jestem zainteresowana pod kątem społeczno-antropologicznym, ponieważ mam dziewczynę, którą bardzo kocham. Tak, ale jest to po prostu fenomen, co się... Jeżeli nas oglądają jakieś azjatyckie lesbijki, piszcie do nas, będziemy do LAN wysyłać. Jaka zawstydzona! Alicja, czy ty potrzebujesz jakichś lesbijek właśnie z Pragi albo coś? Wiesz co, nie, wiem, kochany, przytulam Hanię, to wysyłam mi przez słuchawki buziaczki dla Hani. Może chcesz jakąś, wiesz, taką gadającą po śląsku? No właśnie, masz jakąś ślązaczkę. Po śląsku, no. Znaczy, tu jest sporo, bo widziałam, ale... Widziałam? Jak są jakieś One się wyróżniają w granicy. To grotki schabowego zrobię, prosta po skierca. Po śląsku musisz mówić. Tak to, what it is, schabowy, what you are, what you go, coś tam. Nie jest po śląsku, proszę. A powiedz po śląsku, chodź ci sobie schabowego. Ale po prostu na Śląsku się nie je schabowego, je się roladę z kluskami. No, kluski śląskie, kompot i rolada. Dokładnie tak. Bardzo wam dziękujemy. Tak, dziewczyny, super było z wami chwilę pogadać. Cieszymy się, że udało się nam takie zrobić magię, tym razem połączenia z dwóch różnych miejsc, gdzie jesteście. To jest w ogóle nowy dla nas skok technologiczny. Zapraszamy do lajkowania na fanpage'a i na Instagrama Poważne Dziewczyny, tutaj macie nazwę w stópce. Bardzo dziękujemy Alicji i Lan za to, że się zgodziły z nami porozmawiać. Wysyłamy wam dużo miłości. Ja tęsknię osobiście, chciałabym się przytulić, ale mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Już zostaw dzięki. Tych ludzi w spokoju. Dzięki bardzo. Pa. Pa. Dzięki. Bardzo dziękujemy za... Aha, jeszcze nie wyłączyłem.